Minimajka. No i teraz pytanie do ciebie. Co sądzisz o ostatnich jego, o ostatnim jego movemencie? Ja ci od razu powiem, że wysnułem tutaj taką teorię w ogóle na programie przedwczoraj, że Minimajk z racji tego, że no, dla mnie nie jest on atrakcyjną postacią, nie? To jest moje zdanie osobiste. A mówisz atrakcyjną fizycznie, tak? Nie. Ogólnie atrakcyjną postacią na zasadzie, że no, ciekawą postacią internetową, dokładnie, o to dokładnie, mówisz? Dokładnie, okay. I ogólnie wysnułem taką nie teorię. Jest. No tak, ja okay. Tak mam na przykład. Nie? Okay. Czyli okay. To jest moje zdanie, nie? Dobra. No, ale bardzo dużo osób ogólnie na czacie napisało... bardzo dużo osób na czacie napisało wtedy też plus jeden, ze względu na to, że... jego wyniki też osłabły, w jakimś sensie nie było pomysłu na te filmy. To ten temat kończę. I teraz tak, Minimajk, ja wysunąłem taką teorię, że Minimajk musi zacząć coś odpierdalać i miałem wrażenie, jakby z góry zostało mu coś narzucone, że on czyli musi... Czyli wiecie, co się stanie, jak boks dalej się skończy, będzie odpierdalał jakieś akcje, nie? To coś w tym stylu, nie? Ale nie wiem, czy zauważyłeś, ale tego typu strategie są ostatnio dosyć modne, nie? W sensie takie tak. Budowanie kontrowersji nawet przesadzonej. Swoją drogą Fagata, o niej też pogadamy, ona jest postacią, która udowodniła, że będąc mocno kontrowersyjną osobą, ona ma mega zasięgi, nie? Okay. Ma mega lajki, mega ale interakcje. Ale pytanie, czy jakby ma przyrost, nie? Bo wiem, że ma Shadowbana i jak wpiszesz Fagata, to nie wyskakuje jej konto na Insta, musisz wpisać Fagata przez 3A dopiero wtedy, tak. Czyli ma Shadowbana na Instagramie. Moim zdaniem Instagram w Polsce, jeżeli chodzi o support, jakby albo nie istnieje, albo jest nikły, więc raczej to jest przez zgłoszenia ludzi. Taka jest moja teoria. I pytanie, czy... Wiesz, zasięgi to jedno na story na przykład, nie? Ale to jest chwilowe. Pytanie, jak bardzo ona buduje... Nie wiem, nie patrzyłem w jej Social Blade'a, trzeba by na tym... To powinno być wyznacznikiem. Jak bardzo jej postać rośnie, wiesz, o co chodzi? A nie jakie ma teraz wyświetlenia, bo to za... Stary, to jest internet, za miesiąc nie będzie ich miała, nie? Chyba, że znowu coś odwali. Odnośnie Fagaty jeszcze pociągniemy temat, bo... Ale wróćmy do Minimajka. Tak, wróćmy do... Słuchaj. Minimajka. Co ja powiem? Minimajk zresztą sam o tym mówił wiele razy, że on już nie do końca dobrze czuje się w roli na YouTubie, w jakiej jest, i być może wydaje mi się, że to jest takie troszeczkę szukanie po omacku drogi, która nie i to nie wychodzi dobrze. No i wiesz, no każdy ma też taką u nas swobodę, że decyduje sam o sobie, nie? Więc Minimajk zrobił tak, jak kurde chciał, czy ja uważam, że to było git, no to jest kolejna kwestia, ale no to by bardziej trzeba było go zapytać, nie? No mi się, ja ogólnie oglądając ten film uważam, że no niefajnie podszedł do Pauliny po prostu, nie? W sensie, no tak dziwnie po prostu, nie? Że jakoś tak, no mi się to tak średnio spodobało, ale ogólnie jakby w kontekście całego filmu, nawet okay. Nie tylko tego jednego fragmentu, o którym była wielka drama, tylko w kontekście całego filmu, nie? A co myślisz o zmianie auta? No właśnie chciałem się ciebie zapytać, bo mi się to auto podoba, stary, nie? Bo to jest tak, auto to jest męski kolor, nie? Stary, no tak. Jak ja bym zmienił wersję kolor na, wiesz, krwisto-czerwony, też by się pewnie nie podobało, no i co wtedy, nie? No, albo by, no pewnie by powiedziała, że się nie podoba, no i lipa, nie? Więc, kurde, no, no, nie, no to jest to, szuka, nie trafił, nie? Trochę mi się wydaje też, że krytyka w stronę Minimajka po opublikowaniu filmu z tym samochodem, że ten wcześniejszy film mocno rzutował, stary, na reakcję. Kurde, ale ludzi to oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. I tak samo wydaje mi się, że kontekst całego filmu rzutował na to, jak odebrali ludzie ten fragment, o którym tam Mike mówił, o tym, który była drama, czyli przez to, że w całym filmie Mike tak trochę nie do końca przychylnie podchodził do Pauliny, to miało jeszcze gorszy wydźwięk, niż jakby rzucone było tak losowo, bez kontekstu, wiesz, o co chodzi? No i, a co do auta, no to... No stary, robisz film, robisz prank, czasem nie wyjdzie, czasem jest lekki przypał, ktoś się na ciebie wkurzy, nie? Zdarza się. No i folię zawsze można zdjąć też, nie? Więc to nie jest żaden problem, więc auto dla mnie to jest jakby, no, jakby po prostu losowy film, a czy powinien być za ten film zhejtowany? No totalnie nie.
Okej. Okay. Jeszcze... Nie spodobało się pewnie, to na jego miejscu bym zrobił drugi film, że robię jej znowu niespodziankę, że jej wracam do tamtego i dodaję coś, nie wiem, fajniejszego w jakiś sposób, wyciągnąć od niej co wiesz, co może jej się będzie podobało. Czy jesteś w stanie obalić mit, jakoby plik wideo się zepsuł? Nie mam pojęcia, sam byłem ciekaw, oglądam okay. to i mówię, kurde, no, no ciekawe, bo, czy... Chyba zdajesz sobie sprawę, jakie mogą być. Nie podejrzewam Majka, żeby tu coś, wiesz, kombinował, ale... Nie mam pojęcia. To, żeby nadać obraz widzom, dla mnie to mogło wyglądać tak po prostu, że operator nagrywa, jest pierwsza reakcja i Paulina mówi, ja pierdolę, co ty zrobiłeś? Wiesz, też o tym pomyślałem, natomiast nie skreślałbym od razu mini Michael, że kłamał. Akurat Michael okay. jest taką osobą stary, że... Zasadowy ziom. Bardzo, okay. więc nie podejrzewam go o to, bo jak... Zresztą nagrywaliśmy kiedyś odcinek, kto szybciej wkurwi mini Majka, nie? No i wiesz, każdy w jakiś sposób, ja tam podchodziłem go jakoś, wiesz, wkurwiłem fizycznie. Ale Patec wymyślił stary klucz. Powiedział do niego tak, na tym filmie jest. Michael, już nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego. Michael, czemu mi zajebałeś portfel, nie? Co ci zajebał, nic nie zajebał. I już jakby wiesz, jakby jak mu powiesz, że on coś zrobił, on czegoś nie zrobił, to jakby wie, on naprawdę jest koniec. Czyli nie? jakieś takie rzeczy, to najbardziej typu, że coś ukradł, co jest tak, niecharakterne, to tak, wtedy tak, odpala tak. się... Wiesz, Michael ma też, Michael ma bardzo też, nazwijmy to, mocną przeszłość, jeżeli chodzi o swoje dzieciństwo. No jak zresztą sam mówił, był w domu dziecka, nie miał łatwo, więc... Więc tam troszeczkę inaczej później patrzysz na rzeczy, nie? I on takie dla niego zasady są ważne, więc uważam, jakbym miał powiedzieć, a nie mam pojęcia, to jak znam Majka, to że to jest prawda, że nie skłamałby. No, ale nie wiem, bo wiesz, nie, ja ogólnie to jest moje zdanie, nie mam pojęcia jak było. Mogę też potwierdzić słowa Friza, bo chyba większość z nas widziała bardzo popularny film z mini Majkiem. Z podtapiania Michaela. Oj, niefajny film. No. Bardzo niefajny film, aczkolwiek tam Michael twardo i charakterny stał za swoim. Nie powiem. Nie i tyle. Więc tutaj rzeczywiście... Ale to był akurat bardzo przykry film. Tak, no. Bardzo przykry film.